Panie, panowie, dawno tu nie śpiewałem, dlatego pozwólcie, proszę. Tym bardziej, że głos dobry, jest lekkie przeziębienie i dzisiaj leczę się trochę. W związku z tym sprzedam wam taką metodę znachorską. Był tutaj taki kolega niedawno, który powiedział, jak jest przeziębienie, smarować olejkiem oreganowym klatkę piersiową i plecy. W związku z tym dzisiaj od rana moja żona biega za mną i śpiewa. Bo kiedy cię natrę cię, bo kiedy cię natrę, natrę cię. No i tak, troszkę słabizna dopadła, ale to pewnie jakiś znak, żeby sobie poleżeć, dać odpocząć ciału, chociaż nie jest za nadto przemęczone, ale to zawsze jest jakiś sygnał. Dlatego co robię? No, słuchajcie, włączyłem YouTube'a i tam pewne podpowiadajki się pokazują. I chyba YouTube wie, zna moje słabości sprzed wielu, wielu lat. Bo to jest słabość, o której wiedzą moi najbliżsi, moi znajomi, przyjaciele, no żona przede wszystkim, K. Filmy wojenne. Słuchajcie, no zdarza mi się czasami jeszcze to zobaczyć. I dzisiaj obserwowałem siebie, jak zacząłem oglądać film, co mi to robi i po co mi to, i po co wciągam takie treści w siebie, które już wydawało mi się, że dawno przerobiłem, bo ja byłem bardzo związany z historią i te tematy wojenne bardzo mnie absorbowały. Nawet zabierały mi sporo życiowej energii, o czym tu wielokrotnie mówiłem. Natomiast ten film, który dzisiaj zobaczyłem, to perełka. W tym znaczeniu, że rzadkość. Polska produkcja, bardzo zamierzchła, z 58 roku. Pan Jerzy Stawiński, on się kojarzy głównie ze scenariuszami, pisał dla Wajdy. Chyba kanał napisał, ale tutaj jest reżyserem filmu pod tytułem Deserter. I ja, zupełnie nie karząc siebie nadmiernie, zacząłem oglądać sobie ten film. Chociaż wiadomo, no, tematyka ciężka, wojenna, krew, strzały. W dodatku film czarno-biały, stary bardzo, ale fantastyczni aktorzy. Józef Nowak, znany z wielu komedii, także fajnie się na to patrzyło. Pan grał kiedyś w takim filmie Wiosna, panie sierżancie. Tutaj gra główną rolę tego dezertera właśnie. I to jest ta uważność moja, na którą jestem czuły. Nie, żebym sobie to na siłę jakoś narzucał, ale jeśli coś mnie wciąga, to patrzę, czy właśnie co mi to robi, czy to jest takie oglądanie dla oglądania i takie co w ogóle ma wnieść ten film jeszcze do mojego życia. Czy da mi zadowolenie, czy da mi, nie wiem, jakąś refleksję, może nie musi dać zadowolenia, może jakąś refleksję nostalgiczną, chociaż ja naprawdę w życiu miałem dużo nostalgicznych refleksji i trochę od tego odchodzę, świadomie zupełnie, nie żebym to wypierał, ale po prostu wybieram już lżejsze, świetliste. Pewnie dlatego tu jestem. Tak to widzę. Jestem w Portugalii, bo nabrałem perspektywy i dystansu do spraw historycznych, a Polska będąca zanurzona cała w tym polu wielu wojen i ofiar i śmierci. No wiadomo, jakim polem emanuje i co tam jest w energii. Tak to czuję, tak to czułem, mieszkając tam długo. To była duża dygresja. Wracam do dezertera. Dezerterem. Nie rzecz w tym, żeby opowiedzieć cały film, zupełnie nie o to chodzi. Powiem o paru momentach, które sprawiły, że tak mocniej usiadłem na łóżku, bo sobie to oglądałem jako ten przeziębiony na łóżku. I teraz na początku filmu główny bohater, dezerter, przedstawia się kobiecie, która wyciąga do niego rękę, chce mu pomóc i mówi: jestem Robert, nazywam się Robert, moje imię Robert. O, to była, nie wiem, 10 minuta? Film jest niedługi, ma 80 minut. Jak padło to imię, no mówmy się, dość rzadkie w tamtych czasach, bo gdyby powiedział: jestem Władek, jestem Józek, jestem Czesiek, no to tak, ale Robert, facet z Pomorza, jak się potem okazało, a rzecz się dzieje na Śląsku. I potem film się toczy, ja go oglądam, bo już wiem, że nie wstanę od tego ekranu i do końca i faktycznie jest bardzo dobry. Ja go bardzo osobiście polecam, jeśli ktoś jeszcze ciągle potrafi oglądać takie filmy. Mi dał bardzo dużo
bo pokazał mi pewną metaforę. On jakby potwierdził to, co pisze w książce, w pamiętniku z okresu dojrzałości. Pisze o roli kobiety. W książce pisze o K, o mojej żonie. Natomiast w filmie Deserter, oprócz tej pani, której się przedstawia Robert, pojawia się młoda kobieta, przepiękna aktorka, nie wiem jak się nazywa, nieznana. Przynajmniej ja jej nie znam. I ona pomaga, pomaga Robertowi. Pomaga mu, ukrywa go przed Niemcami. Jest bardzo dramatycznie, jest, no, są momenty bardzo, bardzo trudne dla nich obojga. Ale ona jest, on jej dziękuje, ona mówi, słuchaj, robię to dla siebie. Duża świadomość. Zostawia go gdzieś tam w jakimś miejscu, powiedzmy w kopalni, bo się na Śląsku dzieje. Tam go ukrywa, w miejscu, gdzie jest takie rozlewisko wodne pod ziemią. I przychodzi do niego od czasu do czasu, dając mu jedzenie. I nagle widzi, że on bawi się łódkami. No z nudów robi sobie skory, łódeczki i puszcza je po tej. Ma tam latarkę czy jakąś lampkę górniczą. I ona go pyta, co robisz? Bawi się w Trafalgar, bo lubię historię. Ona odwraca się i mówi, zostaw te wojny. Naprawdę potrzebujesz tego? Nadal? Uciekłeś z frontu. Zabaw się w regaty, tu sobie popuszczaj jachty. Zachęcam cię do tego. No to był drugi moment w filmie, gdzie złapałem się mocniej łóżka. To tak trochę koloryzuje, ale to pokazało, jak pewne rzeczy przychodzą do nas, żeby coś potwierdzić. Jeśli jesteśmy na to uważni, to to złapiemy. To są takie sygnały. Czy idziemy dobrą drogą, czy nam odbija. Rola kobiety w życiu. I potem jedna z ostatnich scen w kopalni są w dwójkę. Przychodzi do nich przyjaciel tej młodej dziewczyny, starszy pan, górnik, przyjaciel rodziny. Wpada tam i ten Robert tak się do niego rzuca na zasadzie, kurczę, wybawicielu, wiesz. I ta dziewczyna, Elżbieta, młoda, siedzi gdzieś z boku, a ten górnik go odsuwa. Tak delikatnie, ale sympatycznie, chociaż patrzy na niego dość surowo i przytula tą dziewczynę. Mówi, Elżbieta, Elżbieta. A do niego mówi, spoko, 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 spoko. Ona jest ważna. Ona jest ważna. Ty się uratujesz, ale ona jest ważna. Usadził chłopa. Usadził Roberta. To była przepiękna scena, która spowodowała, że złapałem się łóżka po raz trzeci. A teraz biegam po domu dzisiaj. Znaczy tak, wyzdrowiałem, tak. Dużo dobrej energii po tym filmie. Paradoksalnie, co to jest w ogóle? Ale tak to się zadziało i krzyczę, bo kiedy cię natrę, natrę cię. Powtarzam te cudowne słowa tej mojej kobiety, tej mojej K, która dzisiaj tak mi pomogła, bo natarła mnie tym oregano za radą tego kumpla. Pewnie dlatego, że mnie natarła, to potem filmy się ogląda w sposób w ogóle wielowymiarowy i pokazują się takie rzeczy, które może nawet panu Jerzemu Stawińskiemu się nie chodziły po głowie. Ale teraz, w tych czasach, tej świadomości, tego pola i tego światła i tej przestrzeni przychodzą informacje. Ja tak to czytam i życie jest po prostu wow. Ojejku, nie lubię wow. To powiem to jeszcze raz, bo nie lubię. Wow, wow. Tak, dobrze to zabrzmiało. Życie jest wow. Tak. Dzięki bardzo za waszą uwagę.